Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Muszkieterów było wielu. Ojcem sukcesu muszkieterów był Dumas, Aleksander Dumas. Mówi się, że 10 razy zdobywał niewiarygodny majątek, ale 11 razy bankrutował. I właściwie nie do końca wiadomo, jak ten dworski urzędnik lubiący politykę w pewnym momencie zszedł na złą drogę i zaczął pisać. Leniwy nie był. Napisał jakieś, uwaga, uwaga, 600 powieści, komedii, dramatów. Wszystko pisane było szybko, pod zamówienie prasy, a potem drukowane jako książki. A najbardziej lubił powieści z gatunku płaszcza i szpady, gdzie dzieje się szybko, przygodowo i z romansem w tle. I za grubą sakiewkę. Wszyscy znają te najsłynniejsze powieści Aleksandra Dumas, czyli Trzej Muszkieterowie i Hrabia Monte Cristo. Ale tylko nieliczni już wiedzą, że Aleksander Dumas przy tych książkach miał tak zwanego współautora, że nie napisał ich sam. Miał bardzo bliskiego współpracownika, który był pisarzem i, co ważniejsze, był też historykiem. Auguste Macquet. To właśnie z nim Dumas napisał Trzech Muszkieterów, Hrabiego Monte Cristo i wiele innych dzieł. Nie wiadomo dokładnie który, ale któryś z nich odkrył pewnego razu pamiętniki pana D'Artagnan, kapitana porucznika pierwszej kompanii muszkieterów Jego Królewskiej Mości z 1700 roku. To był tak naprawdę początek, inspiracja i pierwowzór Trzech Muszkieterów, czyli powieści, którą Dumas i Macquet rozpoczęli pisać w 1844 roku. Macquet zadbał o źródła i tło historyczne, napisał pierwszy szkic, a Dumas dopisał tysiące szczegółów, wprowadził nowe postaci, wątki, dialogi, na nowo przepisał jakby bohaterów. Zmienił niezbyt sympatycznych awanturników w dumę Francji, w legendarnych muszkieterów. I najważniejsze, Dumas przeniósł całą akcję w jeden z najbardziej dramatycznych okresów historii Francji. Jest rok 1627. Francją rządzi król Ludwik XIII. Królem rządzi jego żona Anna Austriaczka. A tak naprawdę całą Francją trzęsie potężny rządny władzy kardynał Richelieu. A pewien młody Gaskończyk o imieniu D'Artagnan wyrusza do Paryża, żeby zostać jednym z królewskich muszkieterów. Mój taki historyczno-bizantyjski wstęp to pewnego rodzaju podstęp, bo chodziło mi o to, żebyście zobaczyli, jak wielu ojców sukcesu i Trzech Muszkieterów było. I jak w pewnym sensie lekko Dumas i jego wspólnik traktowali historię. Sam Dumas przewrotnie kiedyś stwierdził, jeśli gwałciłem historię, to dałem jej piękne dzieci. Mówię o tym dlatego, że puryści od razu zauważą różnicę między tym, co napisali Dumas i Macquet, a tym, co zawarte w najnowszym francuskim filmie Trzej Muszkieterowie D'Artagnan. Reżyserem tego filmu jest Martin Bourboulon. W
Właściwie od pierwszej sceny, w której poznajemy naszego głównego bohatera, sceny w deszczu, krwi i błocie, widać główny, może i jeden z najważniejszych zamysłów reżysera. Realizm i genialna scenografia, fantastyczne, naturalne plenery i miejsca, zamki, place, ulice czy wnętrza. To robi kolosalną różnicę. Oryginalne budynki i wnętrza z epoki dają niesamowity, chwilami wręcz przytłaczający klimat. Do tego zdjęcia przy zastanym świetle i świecach. Uwaga, uwaga, na 150 dni zdjęciowych tylko dwa dni były kręcone w studio. I efekt jest po prostu oszałamiający, jakbym cofnął się w czasie. Les scènes d'action en général, on a quasiment pas doublé les comédiens. Nowi francuscy muszkieterowie według Bourboulon to fantastyczna scenografia, to już wam o tym mówiłem, ale także taki naprawdę mroczny, chwilami wręcz brutalny nastrój, gdzieś takie poczucie grozy i wszechobecny brud, pot i krew. I do tego idealnie wpasowani bohaterowie. A nasi bohaterowie są zmęczeni, w kryzysie wieku średniego, tak, wiem, to niespodzianka dla wszystkich wielbicieli powieści. Bohaterowie o tajemniczej przeszłości, starzejący się i już nie tak piękni, ciężko pracujący dla króla, starani życiem, winem, kobietami i hulankami. Vous n'êtes peut-être pas sot. Ce serait intelligent que d'avoir peur. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. To w sumie taki zwykły młodzieniec, choć tutaj akurat w filmie bliżej trzydziestki niż powieściowej osiemnastki, jeśli dobrze pamiętam. Uroczy, uśmiechnięty, w takiej podartej, brudnej, spoconej koszuli, ale fakt, jeszcze przed napisami początkowymi udało się pogrzebać D'Artagnana żywcem, więc w sumie wyruszając do Paryża, no mógł tym błockim być jeszcze uwalany. C'était un peu plus rassurant, là, je l'envoie très bien. Obsada, jak sami widzicie, jest no, w pewnym sensie zaskakująca, szczególnie zaskakująca wiekowo, ale dało to jakby od razu wręcz bagaż doświadczeń i taką osobliwą wrażliwość. Czujemy, że podstarzały Athos, czyli Cassel, to postać iście tragiczna. Aramis uwodzicielski, ale jednocześnie smutny i niebezpieczny jak wąż. Portos, no to już zobaczycie sami, bo to naprawdę zaskakujący zwrot akcji. Ja powiem wam, że oglądając ten film, miałem takie wrażenie, że z jednej strony film świetnie podąża jakby za książką, a z drugiej strony zmienia i no przynajmniej według mnie w pewnym sensie tak poprawia oryginalną fabułę i wynosi całą intrygę jakby na wyższy poziom. Reżyser dodał zaskakujące, ale idealnie przynajmniej według mnie pasujące tutaj sceny, jak na przykład znakomicie zrealizowana scena zamachu. Zwróćcie też uwagę na sposób kręcenia scen walki, taki wręcz gorączkowy, chaotyczny. Ja miałem wrażenie, jakbym był po prostu podpięty pod kamerę, jakbym był jak w grze wideo właśnie bohaterem, który rozpoczyna swoją krwawą walkę. Avec Yannick Borel, notamment à l'escrime, qui est champion olympique français. Najnowsza adaptacja Trzech Muszkieterów jest na pewno przebojowa, przygodowa, ale jednocześnie też brutalna, mroczna i na dużo bardziej poważnie. Aczkolwiek w tym filmie
Nie brakuje także takiego czarnego poczucia humoru i takiej ostrej ironii. I ja jestem na tak. Jestem zdecydowanie bardziej za taką wersją, a nie przedziwnym miksem, nie wiem, musicalu, filmu akcji i wręcz fantastyki. Trzeba przyznać, że akcja pędzi. To faktycznie robi wrażenie, aczkolwiek nie robi tego na złamanie karku i, że tak powiem, bez sensu. Jesteśmy w stanie zrozumieć to, co się dzieje na ekranie. Szczególnie, że nie jest to tak dokładnie odwzorowana powieść. A reżyser Martin Bourboulon podkręcił to wszystko taką pełną wyczucia dramaturgią i emocjami. Do tego suspense, naprawdę takie wyczuwalne napięcie i właśnie ta dramaturgia chwili. Przechodzimy do postaci kobiecych w tym filmie. I jakże ważnych. Jak sam przydomek historyczny wskazuje, Anna Austriaczka, królowa francuska, była Hiszpanką, która miała romansować z Anglikiem. Ça suffit! Je suis le roi. Constance Bonacieux była służką królowej, ale uwaga, uwaga, w tym filmie Constance nie ma męża. No i oczywiście najważniejsza, skupiająca w sobie całą intrygę i dramat postać, czyli najwierniejsza akolitka kardynała Richelieu, diablica i żmija w jednym, diablica i żmija o twarzy Ewy. Ewy Green. Po latach wreszcie Milady de Winter odzyskała swoją zabójczą i uwodzicielską moc. A zjawiskowa Ewa Green jak nikt pasuje do tej jakże przerażającej i tragicznej postaci. Milady, des difficultés. Zwróćcie uwagę na stroje, czasem szykowne, ale częściej pocerowane lub podarte, ale prawie zawsze znoszone, brudnawe, w takich przygaszonych barwach, kolorach. Nie wiem dlaczego, ale przypomina mi się film Faworyta, czyli brud, smród i muchy tamtych czasów. The letter from our aunt. I'm sorry. Paryż Anno Domini 1627 jest w tym filmie taki zakurzony, brudny, pełny błota i przedziwnych indywiduów. I to mnie zachwyciło, moi drodzy. Absolutnie naturalistyczna konwencja tego filmu. Uznanie brzydoty, starości, ukazywanie brudnych twarzy naznaczonych bliznami, zmarszczkami, siwizną. I po obejrzeniu tego filmu muszę wam powiedzieć, że z całą siłą, taką mocą wodospadu poczułem, jak bardzo nierealistyczni i wyidealizowani byli poprzedni muszkieterowie. Na przykład ze słynnej ekranizacji Lestera z wychuchanym gogusiem Michaelem Yorkiem w roli D'Artagnan. Czy innych produkcjach wręcz fantasy a la Hollywood. Podsumowując, oglądając najnowszych trzech muszkieterów, na pewno byłem zaskoczony. Zaskoczony zmianami jakby w całej historii. Zaskoczony wyborem aktorów, zaskoczony tym, w jaki sposób sfilmowano całe to dzieło. Właśnie tymi genialnymi plenerami, tym kurzem, brudem, pyłem, potem. To wszystko robi niesamowite wrażenie.
I to według mnie jak najbardziej zbliża się właśnie do ducha powieści i tamtych czasów, tamtej epoki. Kto czytał oczywiście Trzech Muszkieterów, ten orientacyjnie wie i zna tę historię. W filmie jest kilka oczywiście nowych wątków i postaci, ale tego już nie będę Wam zdradzał. Ale na pewno jest to jedna z najlepszych od wielu, wielu lat, nie chciałbym powiedzieć najlepsza, adaptacja, ekranizacja powieści Trzej Muszkieterowie. Jak dla mnie. No i jeszcze w tle Henry Purcell albo Handel, czyli muzyka z epoki. Niesamowite. Tak powoli przechodząc do oceny. Ta nowa wersja Trzech Muszkieterów jest na pewno bardziej mroczna i brutalna i brudna, nie pozbawiona takiego czarnego humoru i ironii. Trois duels aux trois heures avec trois mousquetaires. Si je ne devais vous tuer, je vous inviterais à boire un verre. A i jeszcze wam powiem, że w dobie jakże męczącej i królującej, przynajmniej wobec poprawności politycznej, sam fakt, że cała fabuła właściwie jest oparta na kobiecie, na królowej, która zdradza swojego męża, no, dodaje temu filmowi pikanterii. Zwróćcie uwagę, jeżeli będziecie w kinie, na te twarze i spojrzenia naszych muszkieterów, kiedy nagle dowiadują się, że ich królowa... No właśnie. Film Trzech Muszkieterów pod tytule D'Artagnan na 10 w skali Kinomaniaka daje temu filmowi takie naprawdę mocne 8 punktów, a nawet 8,5 za wspaniałe plenery i niesamowitą stronę wizualną tego filmu. PS i uwaga, jednocześnie spoiler. To był film Trzech Muszkieterów D'Artagnan. A już w grudniu zobaczymy film Trzech Muszkieterów Milady, czyli część drugą. Voilà.